Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Piecho, a to jest ojej, ale wdepnąłeś. Tak się nazywa ten wyścig. No ekipa z poprzedniego deathmatchu, z poprzedniego odcinka. No jestem ciekaw, jak pan Tommy się spisuje za kierownicą, za kółkiem. Gooooooł! No, ruszył z kopyta. Teraz, żeby mnie nie obrócił, żeby przynajmniej nie próbował. Dobra, i tu zakręt o 180 stopni. Więc, haha! No, jeszcze bardziej, no. Pięknie. Jak tam? O, troszeczkę został z tyłu, jak miło. Teraz pozostaje tu. Oj, 90 stopni, tak? Rozumiem. Dobra, więc hamulec delikatnie. A kurczę, na deszczu ciężko się skręca, naprawdę ciężko. No, ale Super Lama utrzymuje pierwszą pozycję, co jest grane. No, no co jest? No przecież... Wrak. Aha, to był wrak, tak po prostu. Kurczę, wraków nie idzie przestawiać niestety. A, beton, ale no. Dobra, jest tunel aerodynamiczny za gościem. Powinien być. Mam nadzieję, że będzie. A, widzicie, nie tylko mi się zdarza wcisnąć czasami klakson w trakcie skręcania. Dobra, no pum! Miałem się delikatnie tylko odbić od bandy, niczym w Need for Speed Underground, w tych pierwszych, no kurde. Dobra, trzecia pozycja. Nie wiem, ile jest okrążeń tak właściwie, no nie! No przecież ten samochód praktycznie nie skręca na tym deszczu. Praktycznie nie skręca. No i wróciliśmy do klasycznego stanu, czyli Super Lama na samym końcu. Dobra, to jest ten zakręt 180 stopni, więc może tu się uda coś zrobić. A, no niewiele, no kurde, no! Fuck. No ale co zrobić? Raczej pierwszy już tu nie będą i są bardzo, bardzo daleko. Nie, ale serio, to jak ja mam skręcać, jak hamować nie mogę? Ej, może tak po prostu. Skoro samochód tak czy tak sam wchodzi w poślizgi, no to nawet hamulec nie jest potrzebny. Cholera jasna! Nie wierzę. Jestem tak bardzo z tyłu, że już nie ma co się ścigać nawet z nimi teraz. Dobra, kit. Może. Jeszcze trzecia pozycja jest osiągalna. Może. Dobra, dawaj naręczny, dawaj naręczny, dawaj naręczny. Albo kto ustawił deszcz? Kto ustawił deszcz? Przecież to naprawdę warunki atmosferyczne wpływają bardzo na sterowanie samochodami. Kurde. Dobra, kit. No tam wygraliśmy w poprzednim deathmatchu, no ale tutaj niestety ten odcinek rozpoczniemy od porażki. Chyba że tego zepchniemy. Aaaa, dobra, sorry Tommy, wybacz. Zatrąbi ci nawet parę razy w geście przepraszającym. Apologize. Sorki. Dobra, jest ostatnie okrążenie, dawaj ręczny. Dobra, no i but do przodu. No, no mam teraz delikatną przewagę nad nim, więc może faktycznie ta trzecia pozycja... O, tu kurczę, postawiłem siano na swoją wygraną niestety, no to hehehe, wtopiłem. Trudno. Dobra, teraz tu. Tutaj nie wiem dlaczego, ale tu zawsze mam problemy. No, więc dobra, z gazu już spuściłem wcześniej. Tu mi się wydaje, że naprawdę w kreatorze będę musiał swój wyścig zrobić. Już całkiem niedługo. Będzie dużo zakrętów o 180 stopni. Dużo. Dobra, kurczę, naprawdę ciężko się jeździ na mokrej nawierzchni. Czyżby opony nie były przystosowane do tego typu rzeczy? No nie! Czemu? No ja w sumie już lepiej w ten sposób, niż jakby miało mnie na daszek przewrócić albo na bok. O nie, 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 nie! Ej, cicho, 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 nie jest jeszcze źle, nie jest źle, nie... No pff. No bez przesady, jak jeszcze dowiozę czwarty, no... Trzecie miejsce, chociaż coś, chociaż coś. Dobra, jakiś pekiel za to. Mam nadzieję, że więcej niż 400 baksów, bo chyba tyle postawiłem. No, albo 700, już nie pamiętam. Dobra, raczej na pewno zarobiłem. Ej, już niedługo 58 ranga. Widziałem tam w komentarzach po... No właśnie, ale ten ma inną fryzurę. To czemu, kurczę, my wszyscy nagle jeżyki dostajemy później? Nie. Zresztą, czy to jest aż takie ważne? No dokładnie, ja też bym to oceniał w ten sposób. Sorry. Ale ten Kacpi z siódmą rangą, on zawsze stawia 2500 w zakłada. Skąd on ma tyle kapusty? Sorry, pewnie glitche. Jak, no bank? Nie, no co ty, bez przesady, odświeżcie listę.
Aj, to mnie opuścił. Nie, wiesz co, to może swobodna, bo tam jest walka o przetrwanie, co tam, średnio. Ej, loty w terenie, ej, wo. Dobra, jestem ciekaw, gdzie nas wrzuci. Głosy się podzieliły równomiernie między trzy różne opcje. Walka o przetrwanie, wyścig i gra swobodna. To był mój głos osobiście. Więc no, zobaczymy. Nierozegrane net, dostępne akcje. Pokaż plażowym obibokom z wyspu, czyli prawdziwe znaczenie słowa odlot i skocz z wysokości 908 metrów. Ciekawe, ile punktów kontrolnych zaliczysz, zanim odważysz się otworzyć spadochron. Nie, no, tego właśnie teraz nie będziemy grać. Więc nie wiem, po co to się wyświetliło. Może dlatego właśnie, że nie grałem. No dobra, jeżeli to nie będzie walka o przetrwanie, to jestem w stanie zagrać. Ej, ale chyba wywaliło mnie do swobodnej. Pięknie! Tak jak chciałem. Dobra, wpłaćmy kapuśniak najpierw na. Ej, wróć, 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 wracaj, wracaj, tu jest kurde. No właśnie. Kolej z nagrodą. No ja pierdzielę, był. Mogłem być tym, który go zabił. Ale niestety nie. Dobra, ale przynajmniej weźmę sobie motorek. Nara! Pagazzi Bugatti 801. Rzecz to jest osobisty, Kaspiego. A właśnie, jakiś motor mogę sobie kupić. Ale nie, najpierw NTT. Ej, stop. On dalej tam jest? On dalej gdzieś tam jest? No ja bardzo chętnie. No, ja naprawdę bardzo chętnie, bo to jest jeszcze StickySub.pl. Dobra, daj się snajpę. Może uda mi się go wyhaczyć. Dobra, poka, poka, poka. Czy ten łeb jakiś kurcze wystaje przypadkiem? Nie? Szkoda. A może jednak gdzieś tam daleko, w tamtych rewirach? Widzicie tego tira z prawej strony? Jaki beton. Dobra, ale moment, moment. Bam? Nie, chyba nikogo. A liczyłem, że może, ale to może. Taki strzał w ciemno się poszczęści i trafi. Ale nie. Dobra, jak tam to wygląda? No nie to, tylko. O właśnie. Ja byłem na sytuacja z gościem z nagrodą. O to mi chodziło bardziej. O, jeszcze zabił go. Bam! No ile kapusty za niego? No przecież on był oznaczony czachą. No, tysiąc. Uf, no dobra. No, ale przynajmniej zdążę sobie wpłacić teraz. Schowam się tylko za dębem. Dobra. No nie tu, piechol, nie tu. No i 2000 za dobre zachowania. Przed chwilą jakiegoś gracza zabiłem. Kaspiego właśnie, który nie zagrażał mi zupełnie. Ile? 29 610? Sporo do wpłacenia, naprawdę sporo. No ale i tak, brakuje jeszcze ponad 700 tysięcy na NTT. I szczerze, to będzie chyba mój ostatni zakupiony samochód w GTA Online w ogóle. Bo już nie trzeba będzie kupować następnych, bo taki jest dobry. Dobra, policjanci. Wyjdą. Dobra, chcą mnie zabić, więc muszę zabić ich pierwszy. No sorry, ochrona własnego życia przede wszystkim. Dobra, jeszcze tak, obsłużmy się ich samochodem. Dzięki, dzięki. A już kolejni. Dobra, ale wysiądźcie, wiecie co, tak jest najlepiej. Serio, get out. Nie no, get out. Wysiądźcie. No wysiądź. Dobra, nara! Ha, łosie. I jak? Likwidacja fabryki. Ale co to jest, walka o przetrwanie, czy co tak właściwie? Zresztą, czy to ważne? Dobra. Szukajmy ucieczki. Pam. Tu, ta. 600 dolców, mogę zapłacić tyle, spoko. Tylko mam nadzieję, że się opłaci, że ta akcja będzie miała miejsce faktycznie, bo jeżeli nie, to będzie troszeczkę słabo. Gdzie 600 baksów wydanych na marne. Nie, dobra, jest, udało się. Likwidacja fabryki. Bądź patriotą, kupuj amerykańskie, kradnij zagraniczne. Konkurencyjna ekipa ma zamiar zwędzić niedługo parę ekskluzywnych motorów z fabryki Maibatsu. Pokrzyżuj im plany i przy okazji trochę zarób, kradnąc maszyny i podrzucając je we wskazane miejsce. Fabryka jest pilnie strzeżona, więc wybadaj sytuację przed przejściem do akcji. W sumie dobra rada. Chyba posłucham, ale ocena 50%. Kurde, coś mi się wydaje, że średnio to będzie w praniu. Ale dobra, no masz wszystkich, to możesz już startować. No czemu Blue Ark? Przecież tam nie ma chyba nic fajnego. Ej, ale nie kupiłem amunicji do karabinku bezkolbowego, no. Come on, no troszeczkę więcej czasu mogłeś mi dać na
odpowiednie preparacje, czyli przygotowania. Dobra, tam za mną się... Dobra, jesteśmy czwórkę, tak? To wszyscy gramy razem. Myślałem, że podział będzie na dwie różne ekipy. Dobra, wejdź na dach fabryki. No da się zrobić na pewno. Ej, moment. Kurde, nie poznaję okolicy. Gdzie my jesteśmy? Tak właściwie. Dobra, moment. Ktoś tam jest? Chyba nie. Dobra, wbijamy. O, shit! O, shit! O, ła! Jaki beton! O, jaki beton! Gdzie ja się wmontowałem właśnie? O mój Boże, dobra. Dajcie granaty. Ciemno. Op! Doleci? Cholera, chyba nie. Tak, doleciał. Pięknie. Jeszcze tam jeden. Dobra, i teraz tak. Delikatnie tu się wychylić, by tu łepek wystawał. Może jeszcze troszkę. A tego tylko starczyło postrzelić na szczęście. Tu parę główek. Tego dobić. A w sumie już był martwy. Tak czy tak. Dobra, delikatnie przemieścić się do przodu. Ale oh, shit! Zapomniałem, że nie wszyscy są od razu oznaczeni na mapie. Ej, ale dobra, moment. Mam się dostać na dach? No to chyba tędy się dostanę przecież, nie? Tup, tup, tup. Ej, moment, ja powiedziałem, że nie rozpoznaję okolicy. A czy to nie jest przypadkiem pierwszy garaż Superlamy w ogóle? Ja, ładnie. Dobra. Ale to nie dach, nie tej fabryki, niestety, piecho. Źle wszedłeś. Jaki beton. Dobra, tam jest jeden. Już martwy. Teraz tak, ja tu niestety nie mogę zaskoczyć, ale mogę osłaniać współgraczy. No, jestem w odpowiednim miejscu, żeby to uczynić. No, dobra, martwy. Ten też, oszyt. Dobra, bo strzelają. Więc schowajmy się tu. Tamtego jeszcze namierzmy, tam jest też kolejny. Dobra, ej, już tam, ktoś tam jest na dachu. Tam. To przynajmniej ktoś się wspina, tam mi się wydaje. Ja bym wiedział, że jak to ja wyskoczę, to włączy mi się spadochron, to bym kurczę serio skoczył, ale wątpię, czy to się stanie. Ej, dobra, bo zostało tylko jedno życie drużyny, więc... Ej, wo, tam się koleś pojawił. Zupełnie znikąd. Ło, chyba miał kamizelkę. Naprawdę było ciężko go zabić. Dajcie mi jakieś przekąski. Może pięciust, cyk, dobra. Ło, ale za dużo tego zjadłem chyba nawet. Jak nie wszedłeś jeszcze na ten dach, serio? O kurde. Ej, dobra, cicho, lecimy, hop. No pff, nie tak! Cholera. Dobra, ale szybko. No nie GPS, co ty wyprawiasz? Ej, cicho, jest. Dobra, siemka, siemka. Elo, elo, ale chodźmy dalej już. No właśnie, faktycznie, to jest mój garaż przecież. Ja tu mogę sobie wejść nawet. Ha. Dobra, ale fajnie by było, jakbym obronił tą przyczepę, tylko wysadziłem wszystkie auta i nie mam czym ich osłaniać. Znaczy mam czym, właśnie karabin mam, ale nie mam czym za nim jechać, żeby ich osłaniać z bliska. Ej, ło, tu coś jest. Tu jest coś fajnego, to, ale to nie jest mój pojazd i raczej nie będę mógł do niego wsiąść. No właśnie, jako pasażer, to niech się wypchają ścianem. Tutaj. No właśnie, to samo, ta sama sytuacja. Ło, no nie do kurcze postronnych ludzi, no. Tam widziałem gościa, kurde, ścigają przyczepę, no trudno, muszą sobie dać radę, póki ja nie zdobędę jakiegoś samochodu. Kolo, serio, bez przesady, mogłeś chociaż poczekać na mnie w takim wypadku. Nie, dobra, cio, zjem sobie coś, bo przede wszystkim nie zginąć. Jak, to tak mało? To tak mało, kurcze, daje życia? O nie, dobrze. Ekola też nie, Ego Chaser. No, jest to czy nie? No, dobra, Ego Chaser już trochę lepiej. Dobra. Kurczę, on jest tam już? Co? Jak to? Dobra, kit, nieważne, ważne, że jest samochód, który mogę przejąć. Więc w te pędy. I może faktycznie chociaż zobaczyć, gdzie te przyczepy trzeba było faktycznie wywieźć. Ha. Gdzie oni są? Daleko? Bardzo daleko? O kurde, naprawdę bardzo daleko. Niedobrze. Raczej nie zdążę do nich dojechać nawet. A w sumie kto wie, bo tam się może coś wydarzyć niedobrego. Choć w sumie lepiej dla mnie by było, aby nic niedobrego tam się nie wydarzyło. No ale to nie zmienia faktu, że i tak będę się poruszał w tamtym kierunku. Może uda mi się ich doścignąć jakoś, ale oczywiście korzystając ze wszystkich możliwych skrótów. Czyli tu troszeczkę na przełaj. Op. Dobra, no tutaj troszeczkę może za bardzo na przełaj już. Ale zapikował, no musiało boleć.
Choć w sumie nawet chyba nie uderzył paszczą w kierownicę, więc pewnie pasy były zapięte. To jak być powinny. Dobra, za mną coś? Nie. Multum samochodów. Nie wiem, co tak właściwie one mają tutaj robić teraz. O, już koniec. Mission complete. Misja zaliczono. Czemu nie zaliczono? No, kurde, dobra, nieważne. 6250 dolarów i nowa ranga. Ja jestem ciekaw, co teraz nowego będzie mógł Superlama kupić sobie w Amination, czy to tam w Suburbanie, czy gdzieś. Serio nie było aż tak źle, dam paluch w górę. Ej, nie mogę dać palucha w górę nawet? Niedobrze. Ej, coś niestworzonego przez Rockstar. Nie no, to wszystko przez Rockstar zrobione niestety. Albo bardziej odśwież może? Nie, dobra, nie, swobodną, bo zaraz mnie... O, bo dobra, dobra, nie, nie można tak rzucać głosami lewo, to prawo, to lewo, to prawo, nie. Konsekwencja. Szybko gra ze znajomymi. Pojawiła się nowa opcja o nazwie Szybko gra ze znajomymi, która dostępna jest z poziomu telefonu podczas wyszukiwania akcji. Wybranie tej opcji automatycznie roześle zaproszenie do wszystkich znajomych w obecnej sesji trybu gry swobodnej, aby mogli do was łatwo dołączyć. Przydatna rzecz, tylko szkoda, że jest tak późna pora, że nikt nie gra. No ale w sumie o 22 w sobotę to wszyscy pewnie na imprezach gdzieś. O, tak podejrzewam przynajmniej. No ale niestety niektórzy nie mogą sobie pozwolić na imprezy, bo raz, że nagrywanie, a dwa, naprawdę magisterkę pisać trzeba. Czasu coraz mniej. No i faktycznie koło garażu Superlamy chyba wylądujemy od razu. Dobra, to chyba warto zajrzeć do środka, albo nie, nawet nie. Zwijmy jakiś samochód i sprzedajmy go do LSC. Ej, dobra, ostatnio chciałem tego sprzedać i się, kurczę, zreflektowałem w ostatniej chwili. Ej, wo, tu jest ten drogi. Stój, proszę. No, prawie kolesia potrąciłeś. Dawaj, no, wpuść mnie. Proszę. Come on. Dobra. Dubsta jest, kurczę, drogim pojazdem. Przynajmniej jeżeli chodzi o jego sprzedaż w LSC. No, więc taki delikatny zarobek jeszcze w tym odcinku. Ach, czemu nie, jeżeli będę mógł oczywiście sprzedać. Niestandardowy tylny zderzak 3 jest możliwy do kupienia, ale naprawdę wizualne upgrade'y samochodów na ostatnim miejscu. Bardziej chodzi mi o osiągi pojazdu niż o jego wygląd. Dobra, mogę sprzedać czy nie? Uchylcie rąbka tajemnicy, proszę. Mogę! Pięknie. Prawie 7 tysięcy. Ha! Dobra, nieźle. Już mamy 100 tysięcy na koncie. Nie, prawie. Muszę to jeszcze wpłacić. Więc szybko. Cyk, cyk, cyk. Pyk, pyk, myk. Dobra. Menu główne. Wpłać. 13 230 dolarów. Dobra. Mam 101 833 dolary. Brakuje 700 tysięcy jeszcze. Wow. Nie wiem, ile to będę zbierał, ale aby teraz się pojawił dachowiec, to uwierzcie, żebym go wziął z chęcią. Oj. Gra w zielone. No dobra, kit, czemu nie? Ej, albo dobra, albo wiecie co? Lepiej coś innego. Lepiej zróbmy w ten sposób. Po prostu wejdziemy sobie w online, raz jeszcze akcję. Dołączymy do losowej. Pyk, zobaczymy, rzucimy się w wir wydarzeń. Zobaczymy, na co trafimy. Aby się poszczęściło. Oby coś fajnego się trafiło. No chyba, że zawiecha jakaś. Nie, o kurcze! Jazda ciurkiem. Nieźle, ładna obstawa. Super samochody, dobra, czyli będę mógł znowu pojeździć sobie Entity. Chociaż troszeczkę. No inaczej, zanim pojeżdżę swoim Entity, to naprawdę dużo czasu minie, oj dużo. Wydaje mi się, że zdążę setną rangę wbić do tego czasu. Albo nie, w sumie nie. Coś koło 70 zapewne. Rangi naprawdę teraz coraz wolniej wchodzą. Im wyżej, tym ciężej i wolniej. Dobra. Możesz już wystartować, przecież tam tylko jeden na zawołanie czeka. No dalej, come on! Ale też szybko, szybko. Może się uda soloaksik ustawić? Tak jest. Dobra. No czekamy na rozpoczęcie, ale coś host naprawdę się nie kwapi, żeby z tym wystartować. No chyba, że naprawdę czeka na ostatniego jeszcze. Tego ze 115 rangą. No koleś odszedł, no to możesz już startować. No właśnie, pięknie, pięknie. Dobra.
15 graczy, więc obstawiamy. Którą pozycję będzie miał Super Lama? Ja obstawiam, że może 14, jak mi się poszczęści. Dobra, pokażcie NTT. W kolorze zieleni, oczywiście. Ekipa przede wszystkim. Dobra, salut, zgadza się. Proszę bardzo. Ella. Dobra, dwa shopy. I koleś takiej samej masy jak ja. Dobra. Niestety nie mogę postawić pieniędzy. A może to i lepiej. Bo prawdopodobieństwo zwycięstwa tu jest tak małe, że postawienie jakichkolwiek pieniędzy graniczyłoby, kurczę, z totalną głupotą. I byłoby wręcz totalną głupotą. Dobra, go! Okej, okay, jazda ciurkiem, wyścig. Nie startuję z ostatniej pozycji. Spoko. No dobra, ja mam zwykły klakson, już tak nie szpanujcie, no. Kasiaści ludzie, no. Ha, jest znowu turbo. No, coś tam się udało zrobić. Mało, bo mało, ale coś tam się udało. Kurczę, zawsze wyścig, jak jest tak dużo osób. No właśnie, dzisiaj dzieją się takie rzeczy. Ej, ale ładnie z tego przeszedłem, trzeba przyznać. No dawaj, 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 no. Aaaa, fuck. Dobra, cicho, cicho, cicho. Jest dobrze, jest dobrze. Piąta pozycja to nie jest, kurczę, wcale tak źle. Teraz zakręt w prawo, 90 stopni. Trzeba być bardzo ostrożnym, ale gościu wyrósł jak z pod ziemi, dosłownie, no. Łosiu, no. No. Nienawidzę, jak takie rzeczy się dzieją. A no, no, co za będa kielecka. No, jak już mnie przepycha, to jakim cudem się może później znaleźć przede mną? Kurde. To jest nie na moje nerwy, się okazuje. Ej, moment, moment, ja tu kiedyś jechałem. Ja się wbiłem pod niego, no co jest? Ja pierdzielę, no nie wierzę. Dobra, ale przynajmniej tamtego strąciłem na bok. No to, że ci teraz są tak daleko, ale dobra, niech się rozbijają przecież. Koleś, jeżeli chcesz mnie obrócić... No nie! Sam się obróciłem, a co tam? No wypierdzielę, no bo jak mam zawrócić? I teraz nie wiem, kto jest niedzielnym kierowcą. Ja czy tamta baba z tamtego samochodu? Kurde! Dobra, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Bez nerwów. Konsekwentnie do przodu. Dobrze, że mi to zaliczyło. Bo ja bym nie zaliczyło, to już bym naprawdę był ostatni do samego końca. Dobra, oj, to jest zwykły pojazd. Niedobrze. Fuck! Fuck, no opanuj to, no! Ej, cię opanowałem. Ale tak, jestem 13 dopiero, no bez przesady. Ile okrążeń? A, czy to jest wyścig z punktu A do punktu B i koniec? Dobra, tu się pojawił jakiś koleś. Fucking shit! No odradzaj się szybciej, no i teraz patrzcie, czy ten loading parę ładnych sekund jeszcze za cholerę. Tak daleko, no pewnie, 15, no fucking shit! No cóż. Jedziemy spokojnie, no bo co innego pozostaje. Ważne teraz jest, żebym nie wypadł tylko. Bo jeszcze później będzie did not finish, nawet złamanego centa nie zarobię tutaj. Dobra, cicho, jest jeden. No na pewno ktoś się jeszcze rozwali po drodze, no nie chce mi się wierzyć, że nie, że tylko mi się takie rzeczy zdarzają. No, ło, dobra, fajnie, że podbiłem tam to auto. No ale czemu tak się obracasz do jasnej cholery? Ej, jeden wyszedł? No super, pięknie. Czyli teraz co? Obejdzie jeszcze jeden i poskoczę jedną pozycję wyżej, ale dalej będę ostatni. Jaki paradoks. Ej, dobra, jest, ej, rekord okrążenia, czyli ło, dobra, 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 jeżeli naprawdę nie zmoczę tutaj już teraz ani razu, no to faktycznie może coś się uda dowieść, ale no i nie łudźcie się, że tutaj będzie podium, co to, to nie. Nie, 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 podium jest na pewno już poza moim zasięgiem, oni są za daleko. No chyba, żeby nagle otworzył się tam taki korek na minimum, kurczę, 30 sekund, że dałbym radę ich doścignąć. Wtedy mam naprawdę cień szansy. No nie, no co ty robisz, cholera jasna, no! Uff, na wstecznym, serio! Dobra, ostatnie okrążenie, kurczę, dwóch za mną. No ale ten jeden już mnie zaraz wyprzedzi. Nie wiem, czy widzicie na minimapie, ale naprawdę jest blisko. No przecież podjechał mi! Ah.
Nara, leć tam sobie, leć, 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 spieprzaj, nara, żegnam. No, to, no, opanowałem, jest tunel aerodynamiczny, z chęcią pojeżdżę w nim troszeczkę. No bo będzie zwalniał, nie? Nie, nie zwolnił, ale mnie zrobi w konia. Nie wierzę, że tak się dałem podejść. Ja, ale widocznie już to nie jest jego pierwszy rozegrany wyścig. On wie, że ludzie mają tendencję do zwalniania swoich samochodów na innych samochodach po prostu. Poprzez wjechanie w tył na pełnym gazie. Dobra, ale tym razem tutaj nie zaliczyłem w topy. O co mało. Dobra. Ale 12, no ja bym był w pierwszej dziesiątce, bo fajnie. No ten to jakoś masakrycznej prędkości nie rozwija, no ale... No kurde, no czemu mnie tak obraca do jasnej cholery? Jeszcze o głupi krawężnik nie mogłem 180 zrobić, no nie wierzę. No. Dobra, 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 cicho, spokój. Chill. Kwiat lotosu na niczym niewzburzonej tafli jeziora. Om. No. Nie jest źle. Nie jest źle. Dozuję gazem. Naprawdę bardziej się staram, żeby nie wypaść, niż żeby zasuwać cały czas. I widać efekty, serio. Bo się zbliżyłem naprawdę bardzo blisko do gościa. Dobra, tu jest zakręt w prawo, przypominam. Koleś znowu wyjechał. Hehe, nara. Zanim go odrodzi parę sekund ładnych minie. Parę cennych sekund, należy zaznaczyć jeszcze. Dobra, to jest z górki, naprawdę już muszę na pełnym gazie, jeżeli marzy mi się pozycja wyższa niż 12, bo naprawdę spójrzcie na mapę, oni są tak daleko. No czoło peletonu jest tak daleko, że nawet nie widzę ich na mapie. Oni gdzieś tam dalej są. A, już kończy nawet piąty, skończył i szósty. Mhm. Dobra, spoko. Proszę, no nie, no dobra, że nawet nie ma co prosić. No już teraz gnają na łeb, na szyję do mety i nikomu nawet nie w głowie jakieś delikatne destruction derby, no chyba że... O, nie, no dobra, ktoś opuścił grę, ale to nie z tego wyścigu, bo jak widzicie dalej 14 uczestników wyścigu. No ale cóż, no mówiłem, że NT Team się dobrze prowadzi. No kurde. No niby tak, ale się okazuje, że przyfejlować i tak można. Jeżeli się nie dozuje gazem. No co? Co jest grane? Did not fail. Pięknie. Bravissimo. Nie, dobra, tym przygnębiającym akcentem, kochani, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej. No jeszcze tylko zobaczmy, kto wygrał. No i taki koleś wygrał w takich spodniach. No ej, no bez przesady. Dobra, na razie, cześć, hej.